29 września wspominamy błogosławionego Franciszka da Paula Castello i Aleu, męczennika. Franciszek urodził się 19 kwietnia 1914 roku w Alicante w południowo-wschodniej Hiszpanii. Miał dwie starsze siostry. Wkrótce po urodzeniu został ochrzczony. Jego ojciec zmarł, gdy miał 2 miesiące. W wieku 10 lat Franciszek przyjął pierwszą komunię świętą. Pierwszą jego nauczycielką była jego matka, a po jej stracie Franciszek kontynuował naukę w szkołach prowadzonych przez zakonników. Zauważano jego dojrzałość duchową, ale Franciszek potrafił też być uparty. Zwieńczeniem studiów był dyplom inżyniera chemika na Uniwersytecie w Oviedo. Tam zaprzyjaźnił się z jednym z jezuitów, który stał się jego przyjacielem i pomagał mu w rozwoju duchowym. Franciszek związany był z akcją katolicką i innymi grupami religijnymi. Podjął pracę w firmie produkującej nawozy sztuczne. 30 maja 1936 roku zaręczył się z Marią Pellegri i w tym dniu podarował jej złoty medalik z wizerunkiem Matki Bożej. Ponieważ 1 lipca 1936 roku został powołany do służby wojskowej, zaręczenie ślub odłożyli na później. Jednak już po 3 tygodniach Franciszek został oskarżony przez dowódcę o faszyzm. Został uwięziony przez republikańskich bojówkarzy. Sugerowano mu, by pisemnie wyparł się swoich przekonań religijnych, ale nie zrobił tego. Bolało go szczególnie to, że wielokrotnie namawiał go do tego jego kuzyn. W kilku więzieniach, w których przebywał, pocieszał innych więźniów i prowadził modlitwę różańcową. 29 września rano wyspowiadał się. Później został przewieziony do budynku sądu, gdzie wydano na niego wyrok śmierci. Nie skorzystał z możliwości obrony. Stwierdził, że jest dumny z tego, że jest chrześcijaninem i chętnie umrze za Jezusa Chrystusa. Tego dnia napisał 3 listy pożegnalne, w tym jeden do narzeczonej. Czytamy w nim: nie potrafię odczuwać smutku z powodu mojej śmierci. Dziwna, intensywna, wewnętrzna, silna radość ogarnęła mnie całego. Chciałbym napisać do ciebie smutny list pożegnalny, ale nie mogę. Czuję się zalany radosnymi myślami, mam przeczucie czekającej mnie chwały nieba. Chciałbym ci powiedzieć, jak bardzo cię kochałem i jaką miałem dla ciebie czułość, jak bardzo bylibyśmy szczęśliwi, ale dla mnie teraz to wszystko jest drugorzędne. Mam zamiar zrobić duży krok. Tylko jedno mam ci do powiedzenia. Wyjdź za mąż, jeśli możesz. Ja z nieba będę błogosławił wasz związek i wasze dzieci. Nie chcę, żebyś płakała. Nie chcę. Bądź dumna ze mnie. Kocham cię. Nie mam czasu, by napisać więcej. Wieczorem 29 września 1936 roku wraz z 6 innymi więźniami Franciszka wywieziono ciężarówką. W drodze zaczął śpiewać pieśni religijne, za co został spoliczkowany przez milicjanta i współwięźniów, lecz wybaczył im to. Wybaczył też oprawcom na miejscu egzekucji. Umierał, wołając: niech żyje Chrystus Król. Miał 22 lata. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 11 marca 2001 roku wraz z 232 innymi ofiarami tych samych prześladowań religijnych, zabitymi z nienawiści do wiary katolickiej. W homilii papież powiedział o nim: niemniej budujące było świadectwo pozostałych męczenników, takich jak 22-letni Franciszek Castello i Aleu, chemik z zawodu, członek akcji katolickiej, który świadom niebezpieczeństwa nie chciał się ukrywać, ale postanowił oddać Bogu i braciom swe młode życie w ofierze miłości. Pozostawił 3 listy, świadectwo męstwa, wielkoduszności, spokoju i radości, napisane na kilka chwil przed śmiercią, do sióstr, do kierownika duchowego i do narzeczonej. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Franciszek aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Grzbietu, módl się za nami.
Wszyscy święci, święte Boże,